witaj. Dostałam w mailu pytanie, co myślę o reinkarnacji. Czy rzeczywiście żyjemy po wielokroć? Zdecydowanie tak. Bardzo często zdarza mi się w mojej pracy, że problem czy utknięcie, które wnosi warsztatowicz, sięga tak naprawdę wstecz, w jakieś poprzednie jego wcielenia, które nakładają się na nierozwiązaną lekcję. Bo dusza, schodząc z nieba na ziemię, chce coś konkretnego zrobić. Pragnie, aby osoba, którą będzie, w końcu odpaliła świadomość i spotkała się z wszystkimi uczuciami, które do tej lekcji należą, i coś z nimi zrobiła i je przepracowała. I oczywiście może się zdarzyć tak, że my przez kilka wcieleń w ogóle nie mamy ochoty do tego podejść, nie jesteśmy na tyle świadomymi istotami, żeby się zajmować czymś trudnym w środku, i ta lekcja w związku z tym albo narasta, albo powtarza się i ciągle przychodzi, i jedynym sposobem na to, żeby w końcu ją pożegnać, jest odrobienie jej. Co znaczy odrobienie lekcji? Odrobienie lekcji jest niczym innym jak tym, co cały czas pojawia się systematycznie w moich klipach. Czyli zdaniem sobie sprawy, że ta lekcja w ogóle istnieje, że potykamy się, przewracamy i że jest to nasza odpowiedzialność. Dzieje się to w jakimś kontekście, dzieje się to w relacji ze światem zewnętrznym, z innymi ludźmi, ale tak długo, jak będziemy cały czas o tych ludziach myśleć, a ten mi to zrobił, a tu mi się nie ułożyło, a tu los mi nie sprzyja, pozostajemy na pozycji ofiary. Ofiara nic nie może z tym zrobić, bo cały czas daje moc innym ludziom i innym zewnętrznym okolicznościom. Gdyby się poprawiły, byłoby inaczej. Jej los byłby lepszy. Tak więc oprócz tego, że trzeba sobie zdać sprawę z tego, że coś się dzieje, coś, co zasługuje na uwagę i coś, co my możemy przerobić, no to ofiara tego nie przerobi. Przerobi to kreator. Ktoś, kto mówi, to jest moja odpowiedzialność, to ja tu się zaraz zacznę orientować, zacznę to ogarniać i zacznę mieć na to wpływ. I ten wpływ to jest nic innego jak odwaga, żeby eksplorować siebie. Co tak naprawdę się dzieje, kiedy ja się kłócę? Co się w moim ciele dzieje? Czy mnie coś drażni? Czy mnie coś boli? Taka naprawdę drobiazgowa, cierpliwa wiwisekcja tego, co dzieje się w moim ciele, w moich myślach, w moich emocjach, dzieje się wtedy też oczywiście i w biochemii. I czy mogę się z tym spotkać? Czy już to znam ze swojego życia? Jak wtedy reaguję? Czy ja się na to godzę? I po prostu głęboka zaduma nad tym, co to ze mną robi. Najlepiej ten proces przebiega takiego zanurzania się w siebie z kimś obok, z terapeutą, i serdecznie polecam wszelkiego rodzaju terapię. Ale jeśli chcesz sama pracować, zabiera to trochę więcej czasu z reguły, ale sprowadza się do tego samego, do zwrócenia uwagi na to, co się z tobą dzieje. Odlepienie swego spojrzenia od innych ludzi, nie co oni robią źle. Jacy są nierozumni, jacy są mało empatyczni. Tak długo, jak się będziesz zajmować ludźmi na zewnątrz, nic nie zmienisz. Przenieś wzrok i zainteresowanie na siebie. Jak ty się czujesz? Jak źle? Pociesz się. Wesprzyj się. Zobacz siebie w tym wszystkim. Poirytowaną, zmartwioną, zbolałą. Zajmij się sobą. I kolejne wcielenia są po to, żeby w końcu te lekcje odrobić i zająć się sobą. I przychodzą tylko po to, żebyśmy w końcu z tym coś zrobili. Dzięki za dziś. Pozdrawiam cię serdecznie.